ważniejsze niż nazwa firmy są różne składniki, które znajdują się w kosmetykach, bo to one tak naprawdę działają. Firma oczywiście też jest bardzo ważna, bo nie należy zbytnio oszczędzać na różnych składnikach, a czasami bardzo tanie firmy potrafią w ten sposób robić, ale myślę, że głównie kosmetyki z górnej, średniej półki to są te, które są najbardziej odpowiednie. Jeżeli chodzi o składniki, przede wszystkim szukajmy przy skórze dojrzałej tych składników, przy których udowodniono, że działają, na przykład witaminy C, na przykład retinolu, na przykład kwasu hialuronowego, który świetnie nawilża. Korzystajmy z różnych peptydów, bardzo nowoczesnych substancji, które stymulują skórę do odbudowy i do regeneracji lepszej. Zwróćmy też uwagę, czy te składniki mają prawo dostać się do skóry, czyli po prostu, czy mają prawo spełnić swoje obietnice, bo zwykle obiecują, że zrobią coś w skórze, a zwykły kosmetyk tam bardzo ciężko się dostaje. Poszukajmy więc w takim kosmetyku jakichś transporterów, które rzeczywiście mogłyby zaprowadzić te cząsteczki działające głębiej do skóry. Tych składników teraz jest bardzo dużo. Zwróćmy też uwagę przy każdej skórze, i przy dojrzałej, i przy młodszej, na to, żeby skórę dobrze chronić. Skóra odpowiednio chroniona przed słońcem i przed wolnymi rodnikami, co jest bardzo ważne, nie tylko wolniej się starzeje, ale jesteśmy w stanie również odwrócić pewne zmiany, do których już doszło.